Dzień dobry, Mikołaju. Witam Cię na kolejnych zajęciach. Dzień dobry, panie profesorze. Co słychać? Dobrze, wszystko. Wszystko ok? Fajnie. Powiedz, czym chciałbyś, żebyśmy się dzisiaj zajęli? No, tą trzecią częścią koncertu włoskiego jeszcze. Ach, no właśnie, mieliśmy jeszcze trzecią część. No dobrze. To słucham. Thank you.
Mikołaju, brawo. Brawo, jestem pod wrażeniem, że radzisz sobie z tym materiałem muzycznym, z opanowaniem tego, jeśli chodzi o kwestie manualne. Zapewne się domyślasz, że ta trzecia część nawiązuje jakby sposobem i artykulacją trochę do części pierwszej, o której już rozmawialiśmy. I powtórzę kilka elementów, które chciałbym, żebyśmy też przenieśli jakby do realizacji tej trzeciej części, czyli przede wszystkim artykulację. Chciałbym, żeby wszystkie szesnastki były mniej łączone, mniej legatowe, natomiast żebyśmy nie poszli zbytnio w stronę staccata. To też chciałbym, żeby to było takie bardzo dykcyjne, selektywne legato, ale nie aż tak jak teraz. To jest jedna rzecz. Na pewno jak grasz już tą część, słyszysz też momenty, które są tutti i momenty, które są, że tak powiem, bardziej solistyczne. W brzmieniu. I chciałbym, żebyśmy to też pokazali dynamicznie. I tak naprawdę, jeżeli miałbym się tam do czegoś przyczepić, to tam są chyba takie dwa momenty, gdzie nie do końca odpowiada mi artykulacja. Jakieś takie są podskoki. Robisz to dwukrotnie, bo tam jest dwa razy w tym samym miejscu. Myślę, że przejąłeś się bardzo łukami, które tam są napisane w tekście. A druga sprawa, że wydaje mi się, że jeden takt jest troszkę przyspieszony, jeśli chodzi o kwestię rytmiczną. I zaraz sobie spróbujemy te miejsca odnaleźć. Więc chciałbym, żebyśmy zagrali od samego początku. Spróbowali od razu tą artykulację troszkę rozluźnić i spróbować te momenty, które są tutti, zagrać bardziej grandiozo, żeby były brzmiące, żeby były radośniejsze, ale też takie w myśleniu orkiestrowe nieco. Spróbujmy. Tak, to były. Tu, przepraszam, Mikołaj, to tutaj były te podskoki, prawda? Tarara, tatarara, tatarara. Tutaj robiłeś coś takiego, prawda? Tak. Właśnie, bo wtedy tutaj to przenosił się ten akcent na ostatnią nutkę i robiła się przez to taka trochę czkawka. A teraz jak zacząłeś grać normalnie, wydaje mi się, że jest to właśnie w dobrą stronę. Rozpocznijmy jeszcze raz od początku. Brzmiąco. Tak, Mikołaj, tylko że poszliśmy teraz w artykulację, która już jest blisko staccata, a ja bym tym nie chciałbym tego, chciałbym. Ja już słyszę to tak bardzo krótko, żeby. Tak, to lepsze. Zagrajmy sobie ten fragment, który teraz graliśmy. Tam jakby. Od tego B. Tak, a już to już jest znowu. A troszkę dłuższą artykulacją. Tak. Tak, a do końca zagrajmy forte. I to jest ten moment solowy. Lewa. I
i forte. Wszystkie tam, pam, pam, tiraram, że... Żeby brakuje mi czasami, żeby tam jest taka synkopa, żeby była, jak jest ósemka z kropką, czy jak jest ćwierć nuta, żeby one były troszkę dłużej brzmiące. Zagrajmy chwilkę wcześniej. Tak, i może... Właśnie. Crescendo? Coraz bardziej siada tempo. Coraz, grasz coraz wolniej. Uważaj na artykulację, żeby nie była za bardzo staccatowa. Thank you.
Szczególnie na tych końcowych zwrotach kadencyjnych tego brzmienia mam za mało. Ram, pam, pam, pira, pam, że grasz ta, 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 ta. Takie strasznie, strasznie to już jest, się zrobiło krótkie. I teraz musisz na tą artykulację jeszcze... To oczywiście jest lepiej niż było. Chciałbym, żeby to było bardzo dobrze. Spróbujmy zagrać sobie fragmencik sam początkowy, ale brzmiąco i trochę szybciej, jeżeli możemy. Kilka taktów. Tak, 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 dobrze, dobrze, Mikołaj. Tak, tempo zmusi cię trochę do grania artykulacją selektywną, ale jednak mimo wszystko brzmiącą, bo jak gramy w tym... To mi się nie podoba, ale jeżeli... Żeby to był mocny palec, który gra bardzo, dociska guziki. I z kolei lewa ręka też w tym tempie będzie zmuszona. I będzie musiała bardziej uderzać w guziki i nie grać wtedy też za długo i to wtedy będzie dobrze. Oczywiście musisz starać się pilnować kwestii utrzymania tempa. Więc, bo na razie na wszystkich na przykład... Wszystkich gamkach tych, które grasz na przykład w dół, w lewej, gdzie zostaje sama lewa ręka przed kolejną sekwencją, to wszystko tak troszeczkę zaczyna siadać. Musisz na to zwrócić jeszcze uwagę. Czy masz jeszcze jakieś pytania do Bacha? Nie mam. Halo, jeszcze raz powiedz, przepraszam. Nie mam pytań. Nie masz, nie, wszystko jasne, dobrze. Tak. Czyli możemy zająć się czymś kolejnym? Tak. Co to będzie? Mam przygotowane na dziś le valse Margo Ryszarda Galliano. No dobrze. Coś wiesz o Ryszardzie Galliano? No na pewno jest współczesnym kompozytorem, właściwie jeszcze żyjącym. No nawet żyjącym na pewno. Może kompozytor to również oczywiście to jest jego kompozycja, natomiast to jest cały czas czynny instrumentalista, akordonista jazzowy, który oczywiście pisze kompozycje tak jak na przykład ten walc dla Małgorzaty w stylu takim walca Mizet z elementami harmonii może jazzowej, ale ma też kompozycje stricte jazzowe i to jest ten jego świat muzyczny, którym najczęściej się porusza. No dobrze. Thank you.
No brawo. Mikołaj, ty, ta wersja, w której grasz, to jest ta wersja rosyjska, prawda? Tak. Tak. To oryginalnie jest to trochę inaczej napisane, a to jest już z takim rozpisaną jakby improwizacją, czy może z takimi wariacjami trochę przygotowanymi. Nie do końca jestem pewien, jak jest tam zrealizowana lewa ręka, ale widzę, że grasz za każdym razem grasz na raz, dwa, trzy, prawda? Trzy akompaniament. Czy czasami są tam pauzy? Czasami są pauzy. Bo tak jak słyszałem, to grasz przez cały czas ten akompaniament, a... Także w oryginalnych nutach francuskich to 3 nie zawsze jest tam brzmiące. Dlaczego tak Galliano zrobił? Chciał podkreślić harmonię, która jest utrzymana i brzmiąca trochę dłużej niż... Chodziło o to, żeby ona czasami nam zabrzmiała i pokazała jakby ten kolor. No to w tym twoim opracowaniu jest pewnie trochę inaczej. Chciałbym zwrócić uwagę na frazowanie, to jest jedna rzecz. Zależy mi, żeby artykulacja była w miarę cały czas podobna. Starasz się grać taką perlistą, taką selektywną techniką, ale nie zawsze się to udaje. Na przykład w tercjach... Chciałoby się, żeby za każdym razem to były takie perełeczki, które się po prostu tak rozsypują. Spróbujmy zagrać od początku. Nie wiem, czy tam masz zaznaczone, bo w nutach oryginalnych, które napisał Galliano, jest napisane tremodere, czyli tak naprawdę bardzo mocno ad libitum, że on nie chciał, żeby to było takie taneczne, tylko żeby to był taki walc, który jest taki trochę zamyślony, taki trochę nostalgiczny i nie cały czas jakby ten puls narzuca nam narrację tego walczyka. Wiesz, o co mi chodzi? Na przykład, że gramy początek. I tak dalej. Chodzi o to, że ten ruch cały czas nie jest taki bez przerwy kolisty. I chciałbym cię do tego namówić, bo taka była intencja kompozytora. Na razie dotąd. Świetnie poradziłeś sobie z tą kwestią czasu w utworze, czyli tak naprawdę pewną swobodą w następstwie fraz. To było bardzo dobre. Bardzo mi się to podobało. Ważna rzecz. Artykulacyjnie dużo lepiej, ale oprócz tego momentu z tercjami. One nagle tu się robią strasznie legato. Właśnie. Można je zagrać też leciutko. Thank you.
i tak dalej, tak? Spróbujmy jeszcze raz od początku. Tak, uważaj na jedną rzecz, żeby nie robić akcentu na ten c-moll. Bo on się strasznie wybija, zagraj go delikatnie. Brawo. I dalej. Tak, tak, tak. Na razie, Mikołaj, zatrzymajmy się. Mam wrażenie, że trochę prawa ręka wyprzedza tutaj lewą. W tym początku tej drugiej cząstki. Tak, trochę nieczytelne. Tak, a tutaj stara się już tego nie rozdzielać. Już nie pamiętam, jak to tam jest, a spróbujmy zagrać bardziej brzmiąco. No niestety nie słyszę tych drobnych nutek. Tak, a możesz teraz tu już nie rozdzielać, tylko zagrać to w miarę blisko. A możemy zagrać bez triol, czyli... Taka jest melodia. Tak, a dołóżmy teraz te ozdobniki. A, nie słyszę akordu. A takie są dźwięki? Ty masz A czy Fis? Ja gram A, bo ja nie mam tego Fisa na dole. A, już wszystko jasne. Okej, przepraszam. Już teraz jasne. Myślałem, że po prostu masz inaczej w nutach. Zagrajmy jeszcze raz całą tą drugą część. Mikołaj, trochę mi się gubi palca. Bo tam akcent, tam, pam, akcent jest na świeższy nuty z kropką. Już wiem, o co chodzi. Trochę mi przyspieszasz na tym. Lepiej. Tam masz vibrato wpisane, czy nie? Nie na mam. Tym akordzie? Nie mam. Nie masz. No, w oryginale jest. I teraz jest część, która jest bardzo śpiewna, łagodna i jest spokojniejsze tempo.
Tak? Poczekaj chwilę, Mikołaju, czyli ważna jest ta melodia, która jest w górze. Spróbujmy zagrać sobie ten cały fragment. I śpiewnie. Tak, Mikołaj, mam prośbę. W tym miejscu, poczekaj, tak jak masz w lewą rękę, zagraj bardzo długie akordy. Bardzo długie, nie tanecznie, tylko... Tak, dokładnie. Bardzo dobrze. I teraz znowu perliście. Mogę poprosić samą prawą ręką to miejsce? Coś, trochę mi się tam dźwięki, coś się nie zgadzają. No nie pamiętam niestety. Tam jest troszkę inaczej, sprawdźmy dokładnie. A gdzie jest F? Ja źle mam napisane Fes. No niestety ja nie pamiętam co tam jest, ale tam potem... No ja mam tutaj zapisane Fes. Masz Fes, okej, dobra, zagrajmy jeszcze raz, ale z lewą ręką i troszkę wolniej. A jakie grasz akordy? A nie B-dur tam jest? I B-dur, i G-mol? Bo grałeś inne, prawda? A tam, właśnie, a ten drugi zagrajmy. A nie, a ja mam te. Tam jest ces. Jest tam ces, czy nie ma? Tak. A dalej? O, to ten dźwięk. Ten nie des, tylko. Ale tylko ces. O, właśnie. Jest ces? Tak, jest. A, to grałeś tutaj niewłaściwie. Teraz się zgadza, świetnie. Teraz się zgadza. Tak, dokładnie. I teraz zależy mi na tej perlizie. Tak, i ważna jest ta lewa ręka, czyli żeby ona brzmiała. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, dwa, raz, dwa. Tak i tak. Tak, a czy możemy nie wchodzić bardzo w tempie? Czyli nie wchodzić w tempie, tylko troszeczkę to rozpędzić.
A to, już za trochę za dużo. Też możesz zrobić tutaj vibrato. Tak, bo w oryginale to się kończy inaczej, tutaj inaczej. Czyli zwróć uwagę szczególnie na tą liryczną część i tam, żeby poprawić dźwięki. Coś takiego. Dobrze. Mikołaju, czy masz pytania do tego walczyka? Nie mam. Nie, świetnie. Słuchaj, ważna rzecz, warto podążać za linią melodyczną dynamicznie. Oczywiście tutaj trochę na zoom kompresuję, ja nie do końca słyszę, myślę, że na pewno realizujesz to, ale czym będzie tego więcej, czyli nawet w tych wariacjach, które są tutaj rozpisane, potrzebne jest trochę więcej brzmienia. Ja wiem, że ty nie masz tutaj dużych możliwości rejestrowych na swoim instrumencie, natomiast staraj się wypełnić jak najbardziej brzmieniem, czyli nie bać się pociągnąć czasami miecha, żeby to było też takie wypełnione brzmieniem. Więc to jest bardzo ważne, mimo że ten walczyk jest taki nostalgiczny, refleksyjny, ale on ma też swoją emocję, ma też swoją dynamikę i warto to wszystko pokazać. Tak. No dobrze, Mikołaju, za dzisiaj ci dziękuję i widzimy się na kolejnych zajęciach. Pozdrawiam. Do zobaczenia. Bardzo ślicznie dziękuję. Do zobaczenia. Do widzenia.